fajne szybkie odcinki, spadania, w końcu jakieś szybkie partie trafiły, praktycznie z maksymalnymi prędkościami, co się nam bardzo podoba. A ogólnie dojechaliśmy do mety i to było najważniejsze. Dalej walczymy prosto o punkciki, zbieramy punkciki, aby wyżej. A później zmiana auta i zobaczymy co dalej. Także tylko tyle na dzisiaj. Już kolejna, dobra. Marcin Żarnowski i Wojciech Ozga, Automobil Klub Polski, Subaru Impreza GT. Subaru Impreza GT to pierwszy samochód klasy RO431. Jest to klasa, która nie liczy się niestety z racji z napędu na cztery koła klasyfikacji generalnej, ale zawodnicy...